Cześć! W tym odcinku zajmiemy się elementem o nazwie makro. Makro to jest jakaś seria operacji, które są wykonywane na przykład w Excelu, wykonywane są na liczbach lub na pliku. W Photoshopie nazywa się to operacje lub droplet. Jest to też zestaw operacji. Podobnie można skorzystać z makro w Unreal Engine w Blueprincie. Stwórzmy na początku wektor, czyli jakąś zmienną o trzech wartościach, który będzie wyrzucany na ekran. Musimy skompilować najpierw zmienną, aby podać jej domyślne początkowe wartości. Powiedzmy 1, 2 oraz 3. Teraz mam już przygotowany zestaw, że wektor będzie poprzez get wyświetlany na ekranie. Zamiast napisu hello będzie wyświetlany wektor, tylko wektor musi być przekonwertowany na string w odpowiedni sposób. Możemy teraz zobaczyć, jak będzie to wyglądać w grze. Konwertowany jest w taki sposób, że x ma pewną wartość, y równa się wartość, z równa się wartość. Jeżeli nam nie odpowiada na przykład w ten sposób, stworzymy makro, które pozwoli nam odpowiednio działać. Wyrzucamy konwersję i skorzystamy właśnie z wektora. Makra tworzy się nieco wyżej nad zmiennymi, klikając plus makro. Nazwijmy to jak chcemy. Stworzy to klocek, który można wykorzystać w Blueprincie wielokrotnie. Mamy tutaj input, czyli wejście do tego klocka, oraz output, czyli wyjście. A więc co wchodzi do klocka i co wychodzi. Można to dodawać w inputcie i w outputcie. Możemy na przykład to pokazać, jak wygląda w print stringu. Tam jest wejście i wyjście exec. Są też elementy takie jak string, print on to screen i tego typu rzeczy. Wybierzmy input i dodajmy execa, czyli wejście, które będzie uruchamiane. Tutaj akurat jako pierwsze jest boolean, czyli wejście w postaci zmiennej typu true lub false, ale zmieniamy to na exec. No i w outputcie też przydałby się exec. Mogą być na przykład dwa execy, tak jak w timeline'ie. Odpowiednio są uruchamiane. Nazwijmy wejście in, natomiast wyjście out. Tak to wygląda wewnątrz makra. Jak wygląda natomiast makro samo w sobie w Blueprincie? Jeżeli przyciągniemy tutaj, zobaczymy, że wygląda jak klocek. Ma wejście in oraz wyjście out. Można to połączyć. Oczywiście jeżeli w makrze in i out nie jest połączone, no to po prostu po wejściu do in przestaje ścieżka mieć kontynuację, więc zostaje przerywana. Chcemy też wykorzystać teraz wektor, więc w inputcie dodamy wektor, natomiast w outputcie chcemy, aby ten wektor odpowiednio był wyświetlany, aby był tekstem, czyli stringiem. Zacznijmy od podania wektora. Czyli tak, zmienimy nazwę, no bo new param niewiele nam mówi. Lepiej, żeby nazwy miały jakieś konkretne znaczenie. Można oczywiście wektor podać tutaj jego wartość, ale nie, chcemy, aby była podawana. Oczywiście, jeżeli nie będzie podana, może to być wartość domyślna. Natomiast na wyjściu podamy stringa, czyli ciąg alfanumeryczny, który będzie w odpowiedni sposób, taki jaki my sobie życzymy, wyświetlało wektor. Nie po prostu x równa się y i tak dalej, ale żeby to był konkretny dla nas wygodniejszy format. Teraz łączymy wektor z wektorem, no i tekst z tekstem instring hello w print string. Teraz makro będzie decydować, co z wektora przechodzi do tekstu. Na razie podaję pusty tekst. Dlatego chcemy, a tutaj akurat to nieco zmienić. Korzystamy z wektora, rozbijamy go na kawałki, czyli na x, y i z oddzielnie. No i teraz możemy wykorzystać to, co już w poprzednim kursie zostało wykorzystane. A mianowicie format tekst. Czyli skorzystamy z tekstu, który jest interpretowany, a więc wpiszemy tutaj odpowiednie elementy. Na przykład niech to będzie nazwa, więc wektor. No i tutaj równa się, powiedzmy, x, y, z po przecinku, a więc w klamrze x, y oraz z pomiędzy tymi klamrami przecinki będzie to prawdopodobnie według mnie bardziej czytelne. Po enterze można połączyć x, y oraz z z odpowiednimi węzłami. No i podać teraz result, czyli tekst. Łączymy z tekstem stringiem, a więc musi być przekonwertowany, ponieważ tekst musi być przekonwertowany na string w taki sposób. Dzięki temu, jeżeli skompilujemy i uruchomimy grę, zobaczymy, że będzie to wyświetlane znacznie lepiej według mnie. Oczywiście każdy może sobie stworzyć to inaczej.
String może przechowywać białe znaki, więc można na przykład dać Enter i dzięki temu, oczywiście tutaj trzeba skopiować najlepiej z notatnika, dzięki temu można tworzyć linie, czyli w pierwszej linii X, w drugiej Y, na przykład w kolejnej Z. Jednakże tutaj in i out nie jest potrzebny, nie jest potrzebny ten exec. Ponieważ exec powoduje, że w tym akurat momencie, gdy do niego dochodzi węzeł, jest czytywany wektor. Natomiast można skorzystać z tego, że printString będzie korzystał ze ścieżki odwrotnej, czyli będzie wykorzystywał to w taki sposób. Dajemy x-a w inie i w aucie, ponieważ nie potrzebujemy tych exeków. Oczywiście najpierw trzeba je rozłączyć w blueprincie i wystarczy tylko tyle. W taki sposób, gdy printString jest uruchomiony, instring sprawdza tekst w vector print, natomiast vector print z wektora korzysta z tego, z tej zmiennej i tworzy po prostu tekst. Dzięki temu mamy coś takiego bez exeka.